Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na arcy ciekawą partię. Można powiedzieć, że jest to szachowa miniatura, bo faktycznie taka jest. Jej bohaterami są Borys Spaski oraz Bent Larsen. Co jest ciekawe, Bent Larsen, świetny duński arcymistrz, który zagrał swój debiut, czyli... Posunięcie B3 w pierwszym ruchu. No, i tutaj przede wszystkim ten materiał będzie troszkę do osób początkujących. Sporo taktyki, dosyć ciekawe zagrania. Zapraszam do analizy. Borys Spaski odpowiedział tutaj ruchem e5. Głównym zamiarem takiego ruchu b3 jest to, aby wstawić szybko gońca na pole b2 i żeby po przekątnej a1, h8 ten goniec tutaj starał się zrobić krzywdę przeciwnikowi. No ale w dzisiejszych czasach już wiemy, że nie jest to debiut groźny dla czarnych. Nawet bym powiedział wręcz przeciwnie, czarny tutaj bez problemu wyprowadza figury. Goniec zagrywa na b2, skoczek c6, bronić pionka trzeba. I posunięcie C4. Nie byłbym sobą, jakbym teraz troszeczkę się nie zagłębił w pewną e, treść. Myślę, że to dosyć przydatne. Często tutaj widuje taki ruch jak e3, więc jak należy się zachować po takim posunięciu? Mianowicie można na przykład zagrać a6. Wiem, że to wygląda dziwnie, ale nie wpuszczamy gońca na b5, który chce nam skosić skoczka, który broni pionka. No, Tasiemce tutaj szachowe istnieją, więc trzeba mniej więcej postarać się zrozumieć, o co w tych szachach chodzi, więc no, no, mam nadzieję, że tutaj rozjaśnię pewne, pewne kwestie. No, skoczek jakby zagrał na F6, to jest ruch dobry i goniec zagrywa na B5. Istnieje bardzo ciekawe i chytre posunięcie, sprytne, Niechytre, a bardziej sprytne. Jest to ruch goniec D D6. O co chodzi? Wygląda trochę antypozycyjnie to posunięcie, ale to jest bardzo dobry ruch, dlatego że bronimy pionka na E5. I chodzi o to, że jak goniec nam tutaj zbije, no to bronimy, no to jest proste, ale y, przeszkadzamy w wyprowadzeniu gońca y, z C8. Na razie goniec C8 nam jest w ogóle niepotrzebny, a zwróćmy uwagę, że goniec, który zagrywa na B5, on. Chce nam zbić tego skoczka. On raczej nie wróci do swojego obozu, bo straci tempo. A można by powiedzieć, że my też straciliśmy tempo, więc się wszystko wyrównuje. Przy okazji możemy zrobić roszadę. Więc ten ruch na pewno jest dobry. I w tym momencie na przykład Goniec może zbić skoczka, którym pionkiem odbi odbić. Znowu antyszachowe posunięcie. Mianowicie. Bicie pionkiem z D7 na C6, no jest taki anty ruch, dlatego że raczej do centrum zbijamy pionkami, ale chodzi o to, że właśnie, żeby właśnie ten goniec miał tutaj swobodę i to jest bardzo dobry układ, myślę, że dla czarnych. Pragnę teraz powiedzieć, że na przykład taki ruch D3 jest ok. Dla białych gra się toczy dalej. Para gońców u czarnych bez problemu, ale za cenę zdwojonych pionów, które teoretyczne są, teoretycznie są złe, ale jest dużo, dużo jeszcze figur na szachownicy, więc można spokojnie grać. Jednakże jakby skoczek zagrał na F3, bo też się z rozpędu tutaj często widuje takie posunięcie, to my od razu tego skoczka możemy przepędzić. Skoczek zagrywa na D4, no bo znajduje placówkę w centrum. My sobie robimy roszadę i często bywa tak, że białe również robią roszadę. Oczywiście ten ruch jest teraz bardzo zły dla białych. Tutaj należałoby prawdopodobnie, no nie wiem, może zagrać H3, żeby nie wpuścić tutaj gońca. Ewentualnie skoczka można zagrać C4 i tak dalej. Ale sprawdźmy, co by się tutaj działo po tym posunięciu. Otóż po roszadzie istnieje kapitalne uderzenie w stronę przeciwnika. Myślę, że większość osób już się domyśla o co chodzi. Jest to posunięcie. Goniec H2. Tak, to jest takie klasyczne poświęcenie figury w ataku na króla. Po tym posunięciu, no, król jak nie weźmie figury i zagra na H1, no to tylko się cieszymy. Wzięliśmy piona, odkryliśmy pozycję króla i lecimy dalej z figurami pod tytułem Król e, skoczek G, G4 i Hetman H4. Takie plany by były. Więc król zbija, no i skoczek G4. I wszystko jest pięknie i ładnie i to się dobrze układa, jeśli król zagrywa na G1. No bo wchodzimy Hetmanem na H4, chcemy dać mata. Jeżeli wieża by zagrała na E1, to w tym momencie czarne dają mata. W pięciu posunięciach spróbujcie e, zatrzymać materiał. Jeśli ktoś ma ochotę, poćwiczyć taktykę, znaleźć tego mata. Ja już pokazuję, jest to ruch oczywiście. Hetman bije H2, Król H1. Znowu dajemy szacha, Król znowu zagrywa na G1, i teraz dajemy szacha na. E, na polu H2. Różnica jest taka, że nie ma po prostu tego pionka na F2. Dla... Zaraz zobaczymy dlaczego to jest ważne. Po król F1 jest Hetman H1, Król E2, no i jest mat na G2. Ten pionek, jakby tu stał, mata by nie było. No to jest myślę, że dosyć proste. Jednakże po zbiciu królem na H2 i po skoczek G4 jest ruch Król G3. Ruch Król H3 jest oczywiście totalnym błędem, no bo skoczek F2 i tu jest szach z odsłony przez gońca i zdobywamy hetmana. Sprawa prosta. Więc jeżeli król zagrywa na g3, no to my w tym momencie zagrywamy posunięcie i to nie jest ruch hetman g5, aczkolwiek to jest ruch, który też daje spore szanse. To nie jest ruch hetman d6, który od razu króla atakuje, bo jest zawsze posunięcie f4 na ten ruch trzeba zwrócić uwagę. Posunięcie h5 jest rewelacyjnym ruchem. Raz, że umacniamy tutaj skoczka w obronie, a dwa, że tym pionkiem atakujemy króla. Mamy już w zanadrzu posunięcie H4. Jeśli to by się udało, król musiałby zagrać na H3 i byśmy zdobyli znowu Hetmana tym samym schematem. Król na spacerze, no nie jest tutaj już bardzo bezpieczny. Wieża H1 jeszcze mo mogłaby zagrać, żeby tutaj bronić tego posunięcia, ale nie na długo. H4 nadal wchodzi po biciu wieżą na H4. Mamy posunięcie teraz właśnie hetman na d6. Różnica teraz polega na tym, że ruch f4 już nie działa, bo wieża nie znajduje się na f1, tylko na h4, już pokazuje dlaczego. Otóż jeżeli jeszcze tylko jakbyśmy zagrali królem na h3, to sprawa jest znowu oczywista. Więc jak gramy teraz ruch f4, zbijamy to w przelocie, no król zbić musi i gramy hetman f6 i myk polega na tym, że atakujemy wieżę króla i wierzę od razu na h4. W tym momencie jeśli król odejdzie na g 3 no to partia się kończy bardzo szybko, mianowicie hetman f2, król h3, skoczek e3. Ten sam motyw zdobywamy hetmana. Przypominam, tu jest, tu jest szach. Więc w tej sytuacji, jak król w tej sytuacji, jak król by zagrał na e2, no to tutaj również wygrywamy bardzo szybko. My możemy w ogóle zbić wieżę i też partia się na pewno potoczy po naszej myśli. Ale tutaj też szybko wygrywałem po Hetman F2. Dalej już tego nie rozważałem, bo to są już takie tasiemce dosyć proste, więc myślę, że przejdźmy do partii, moi drodzy. No przepraszam, musiałem zrobić taką odnogę, to jest dosyć charakterystyczne dla tego układu w tym wariancie. No i tej, w tej partii tutaj białe zagrały ruch C4. Troszkę to może przypominać partię angielską, to jest. Jak najbardziej dobre posunięcie. Tutaj w tym momencie Spassky zagrał skoczek na F6, skoczek zagrał na F3. No właśnie, skoczek zagrał na F3. Zobaczcie, to samo się pojawia, podobny motyw się pojawia, co przed chwilą sobie analizowaliśmy. I to arcymistrz Bent Larsen zagrał posunięcie mało dokładne. Tutaj gramy E4 od razu, skoczek zagrywa na D4 i swobodnie czarne wyprowadzają kolejną figurę, goniec C5. Zobaczcie, że skoczek jest cały czas bombardowany i to tępem go atakujemy. W tym momencie białe postanowiły zbić tutaj na c6. Można się pokusić jeszcze o skoczek f5, próba jakiegoś ataku, ale pamiętajmy, że myślę, że Roszada tutaj dobrze działa, potem ruch d5, d6 i atakujemy tego skoczka, więc tu się raczej to wszystko fajnie klaruje dla czarnych. Białe zbiły na c6, Pionek zbił na c6. Antypozycyjne oczywiście uderzenie. W tym momencie anty, ale to jest bardzo dobry ruch w tym momencie. Pamiętajmy, w szachach są wyjątki od reguł, które e, czasami są po prostu lepsze od tych e, reguł. E3, zagrały białe, goniec F5. Swobodne wyprowadzenie figi figury, ale niektórzy pomyślą, ale dlaczego goniec F5, przecież on uderza w tego piona. Przecież mogłem zagrać goniec G4, atakując bezpośrednio Hetmana. No tak, mogłem, ale goniec zagrałby na przykład na E2 i daje szansę białym szybciej wyprowadzić figury. No ale ten, ten ruch, ten układ w ogóle gońca i pionka, on nie jest najgorszy. To przede wszystkim przytrzymuje zapędy białych poprzez ruch, na przykład D4, bo my w przelocie wtedy zbijamy, więc tu się. Fajnie to kalkuluje, a goniec naprawdę to jest dobra placówka dla gońca. Z reguły goniec F5 i goniec C5 stoją w szachach dobrze. Hetman zagrywa na C2, Hetman zagrywa na E7, goniec zagrywa na E2 i czarne decydują się na długą roszadę. Bardzo dobra, słuszna decyzja. Stępem ta wieża już działa ładnie po linii D. W tym momencie białe zagrały ruch F4. No i to jest takie chytre posunięcie, bo jak z rozpędu zbijemy w przelocie, to niestety przegrywamy partię czarnymi dlatego że hetman zbija tutaj gońca z szachem. Więc pamiętajmy, a potem odbija piona. Więc pamiętajmy, taktyka jest ważna. Ale w tym momencie ten ruch F4 był decydującym, błędem, znaczy decydującym, może nie decydującym błędem, ale już takim błędem, który jak wykorzystamy to to mamy świetną pozycję i świetnie możemy sobie radzić. Mianowicie to posunięcie to skoczek G4 na pozór wydaje się dziwnym ruchem, no bo co ten skoczek tu może zrobić? Otóż moi drodzy, Hetman może wskoczyć na H4. Niby są, to są takie zapomniane schematy, bo już wszyscy zaczynają grać coraz lepiej w szachy, znają debiuty i tak dalej, ale jednak czasami się pojawiają te takie podstawowe, romantyczne uderzenia, romantyczne tutaj akcje. I po tym posunięciu białe zagrały posunięcie G3. Jeżeli białe by zbiły na G4. To byłby fatalny w skutkach y, strategicznych ruch. Dlatego, że my możemy odbić i grać tutaj po białych polach bardzo prosto. Również możemy zagrać hetmanem na H4 i też odbić gońca. Tu pozycja jest świetna dla czarnych. Poszło G3, dlatego też zapewne, żeby nie było hetmana. Więc po tym posunięciu czarne przystępują do takiego klasycznego ataku i pamiętajmy, że to są dobre ruchy, które praktycznie można wykonywać z automatu H5. W ogóle nie obawiamy się o bicie takiego pionka. To jest nieistotny Pionek, który nic nie daje, kompletnie nic nie daje dla białych, więc nie musimy go bronić poprzez ruch E6. Szkoda czasu. H5, H5 chce się wdzierać na H4. H3 nastąpiło i teraz, teraz, właśnie w tej sytuacji następuje genialne posunięcie czarnych. Genialne, dosyć trudne. Ale trudniejsze będzie jeszcze w kolejnym ruchu. Ale spróbujmy tę układankę posklejać, ułożyć. Więc spróbujmy zatrzymać materiał. Jeśli ktoś ma ochotę poszukać tego taktycznego, fajnego ruchu, jest to posunięcie. H4. Niesamowity ruch, e, który daje ogromną przewagę. Jakże to piękne posunięcie. Co ciekawe, partia się dosyć fajnie układa, bo tutaj białe zbiły na G4, a my tylko tego możemy się obawiać czarnymi straty figury. Co poszło dalej? Mianowicie, Pionek zbił na G3, i okazuje się, że wolna linia tutaj przesądza. Praktycznie o losach partii. Zwróćmy uwagę, że skoczek nie został wyprowadzony, nie można szybko zrobić roszady. To jest kara za e, niewyprowadzanie figur e, dosyć szybko przez białe. No właśnie, e, i tutaj czarne to e, bardzo ładnie wykorzystują. Otóż po wybiciu na H8 wieża wybija i nie ma jak się bronić przed wieżą H1. To jest koniec partii, nawet niepotrzebny e, ten jest goniec F5, bo pionek już jest tutaj dochodzący. No więc w tej sytuacji, bierze zagrała na G1 i teraz myślę, że posunięcie, które jest kapitalne, jest bardzo trudne. No może nie jest aż takie trudne, ale myślę, że jedno z trudniejszych. Spróbujmy znaleźć tę, tę, tę rozwiązać tę zagadkę. Kto znalazł, to gratuluję jest to posunięcie. Uwaga, 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 uwaga. Co się okazuje, tutaj goniec E3 było świetnym też ruchem. Silnik podpowiada ja tego kompletnie nie rozpatruję, bo to są tak pra praktycznie równorzędne ruchy. Jest to ruch wieża na H1. Tak, dobrze widzimy. Wieża H1 podstawiamy, wieże podbicie. Tak po prostu. O co chodzi w tym posunięciu? No zbić trzeba. Nie ma innego wyboru. Białe muszą wybić. Myk polega na tym, że gramy G2. Pionek robi robotę. No, ale co się stanie, jak wieża zagra na G1? Sprawa jest bardzo prosta. Zwyczajnie wchodzi Hetman na H4 i to całe przedsięwzięcie z oddaniem wieży właśnie o to chodziło, żeby tutaj tym Hetmanem wedrzeć się na skrzydło królewskie do przeciwnika i po król D1 zagralibyśmy Hetman H1, tak? Hetman h1 oddajemy kolejny raz hetmana. No sprawa jest prosta, wybić raczej trzeba. Tu nie ma dobrych y, ruchów dla białych. Białe musiałyby zagrać na przykład hetmanem na c1 i potem uciekać królem, ale tutaj wygrywamy, bo zbijamy wieżę, odchodzimy hetmanem, doprowadzamy piona. No więc tutaj jakby wieża wybiła hetmana, oczywiście dorabiamy hetmana goniec f1 i mat. Po temacie w tym momencie białe zagrały wieżą na f1, licząc tutaj na wybicie. Jednak to nie jest takie proste. Hetman wchodzi na h4 znowu. Król d1 i, go, i pionek zbił oczywiście na f1. W tym momencie się białe poddały z prostego powodu. Tutaj jest mat w trzech ruchach. Goniec jak zbija na f1, jest goniec g4, król c1 i mamy mata na d1. Muszę powiedzieć, że. Y Kapitalna miniatura, bardzo dużo mas, nas może tego nauczyć. To są jedne z lepszych partii Borysa Spaskiego w jego karierze, z tego co tutaj Chess Games proponuje. Dzięki serdecznie za uwagę, łapki w górę będą mile widziane. Pozdrawiam serdecznie, cześć.